Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Proszę państwa, tak na początku chciałbym zwrócić uwagę na parę kwestii, które będą jakby warunkowały, odnosiły się do tego, na czym skupię się w tytule referatu. Proszę państwa, pierwsza jakby sprawa. Proszę zwrócić uwagę, że w retoryce, która jest obecna w polskiej przestrzeni publicznej, a która jest jakby oderwana od rzeczywistości, jest to, że tak naprawdę z krajów NATO w Europie tylko Polska przygotowuje się do wojny. Jeżeli popatrzymy na tak naprawdę politykę bezpieczeństwa państw natowskich, nic się nie zmienia. Hiszpanie wydają 0,5%, Niemcy 1,2%. Niemcy mają poniżej 100 czołgów sprawnych do użycia i tak dalej, i tak dalej. Także w sensie rzeczywistym, proszę państwa, to, co się dzieje w sztabach natowskich, a to, co się dzieje w potencjale, którym te sztaby natowskie miałyby dysponować, tak naprawdę poza Stanami Zjednoczonymi nic tutaj się nie dzieje. I oczywiście bardzo dobrze, że Polska wzmacnia swoje siły zbrojne, ale musimy być tego świadomi. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że o czym tutaj mówili wcześniej rozmówcy w dyskusji, tak naprawdę Stany Zjednoczone tutaj warunkują pewne kwestie. Jeżeli relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją ulegną zmianie, to po prostu ulegnie zmianie cały system bezpieczeństwa w tej części Europy. To jest jakby pierwsza rzecz, proszę państwa. Druga rzecz. W odniesieniu do Ukrainy musimy pamiętać o takiej rzeczy, że w 2019 roku na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie, parlamentarne. Jak mówią ośrodki analityczne, mniej więcej w tym okresie Ukraina dojdzie tam do totalnej zapaści gospodarczej. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę z tego, że błędem polskich polityków, w ogóle analityków, którzy doradzają Pałacowi Prezydenckiemu, MSZ-owi, jest to, że nie uwzględniają podstawowej rzeczy, że wszelkie relacje polsko-ukraińskie, ukraińskie z innymi państwami są wyłącznie nastawione na cele wewnętrzne. Czyli nic się nie zmieni w relacjach Ukrainy z innymi państwami do tego okresu, ponieważ 2019 rok będzie czasem rozstrzygającym. Z tym następna kwestia. Proszę państwa, tak naprawdę na Ukrainie mamy dwa ośrodki. Jeden ośrodek to jest ośrodek oligarchiczny, który kieruje się celami gospodarczymi, a nie politycznymi. I drugi ośrodek, ośrodek rozbity, ośrodek nacjonalistyczny, który dąży do przejęcia władzy na Ukrainie z pewnymi celami też ideologicznymi. W związku z tym tak naprawdę na Ukrainie nie mamy partnera. Myśmy przez 20 parę lat sobie nie wykreowali partnera, z którym moglibyśmy rozstrzygać. I kolejne pytanie przy tym. Było tu dużo mowy o jedwabnym szlaku, czyli o jakby koncepcji geopolitycznej oddziaływania Chin na, można tu powiedzieć, na Europę. I pytanie kolejne. Przecież to Rosjanie będą kontrolować cały przebieg jedwabnego szlaku. Oligarchowie ukraińscy będą wykluczeni z tej koncepcji, więc jeżeli będą chcieli się w nim znaleźć, czyli po prostu muszą znaleźć się w rosyjskiej strefie wpływów. I pytanie kolejne w związku z tym, kto będzie partnerem dla Polski, obojętnie jakiego rządu, za 2-3 lata. Po prostu u nas, proszę państwa, jakby nikt się nie zastanawiał tak bardziej długocelowo, a to będzie miało istotny wpływ na politykę bezpieczeństwa też wewnętrzną Polski. Proszę państwa, Krym, który pojawia się czasami w debacie. Ja jestem pewny, że Krym, to proszę państwa, to już jest, można powiedzieć, kazus Cypru. Po prostu zapomnijmy o tym. I tak jak państwa natowskie i państwa Unii Europejskiej zapomniały o problemie cypryjskim. To samo będzie po prostu w przypadku i już jest Krym. Jeżeli chodzi o Donbas, proszę państwa, którym bardzo się interesujemy, musimy zdać sobie sprawę, że po pierwsze,
Obecne linie podziału w Donbasie nie odzwierciedlają żadnych uwarunkowań administracyjnych, tożsamościowych, kulturowych, proszę Państwa, geograficznych i tak dalej. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Ten konflikt jest nierozwiązywalny, zwłaszcza nie jest rozwiązywalny przez Ukrainę, która jest całkowicie uzależniona w tym wypadku od decyzji Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o nasilenie ewentualnie czy zmniejszenie dynamiku natężenia na tej linii. I decyzja tak naprawdę, zresztą generał Schmidt, który kiedyś parę lat temu w Polsce wydano bardzo dobrą książkę, były brytyjski generał, powiedział wprost, że wojna wśród społeczeństw nie rozstrzyga się tych konfliktów na polu militarnym, tylko i wyłącznie dyplomatycznym, czyli będzie to rozstrzygnięte i zarówno poza Ukrainą, jak i poza Polską. Czyli proszę Państwa, musimy się liczyć z tym, że Ukraina będzie w dalszym ciągu przejawiała element trwałego konfliktu, który będzie przez to oddziaływał na Polskę. I tutaj, proszę Państwa, należy się tylko zastanawiać, jaka będzie jego dynamika. Proszę pamiętać o tym, że mamy w tej chwili sytuację, gdzie 4 miliony separatystów wspieranych przez Rosję, po prostu już czwarty rok wojna trwa dłużej niż II wojna światowa na tym terenie, po prostu 40-milionowe państwo nie jest w stanie nic zrobić. I proszę Państwa, z tym będziemy mieli do czynienia, włącznie z tym, że będzie to rodziło daleko idące skutki w postaw społecznych, ponieważ rozczarowanie będzie się pogłębiało. W tej chwili to rozczarowanie jest jakby hamowanie stopniem pauperyzacji i brakiem nadziei przeciętnych Ukraińców w to, po prostu nie ma podmiotu, któremu można zaufać, nawet porwać się na kolejny majdan w tym zakresie. Proszę Państwa, przechodząc do kwestii zagrożeń. Ja oczywiście będę mówił tylko hasłowo, jeżeli będą pytania, rozwinę. Przede wszystkim, proszę Państwa, mamy tworzenie się u granic wschodnich Polski bardzo dużego obszaru z totalnie upadłym przemysłem. Proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że PKB spadło 35%. Jest to jedyne państwo na świecie, które ma PKB ponad 30% mniejsze niż w chwili powstania 26 lat temu. Ukraina ma mniejsze PKB niż województwo mazowieckie. U nas sobie z tego sprawy wiele osób nie zdaje. Proszę Państwa, generalnie upadek gospodarki jest tak duży, że po prostu Ukraińcy są w szoku. Ja tylko przypomnę, dzisiaj dolar to jest prawie 30 hrywien, był po 7 hrywien 4 lata temu. Proszę Państwa, czyli to jest jakby raz. I tutaj nie widać jakichkolwiek szans na poprawę w najbliższych latach. Druga rzecz. Proszę Państwa, obecne elity ukraińskie próbują oczywiście, można powiedzieć, włączyć w jakiś sposób, czy wplątać jak największą grupę państw w ich problemy wewnętrzne i problemy zewnętrzne. I tutaj jakby też w polskich elitach jakby nie ma tej pełnej świadomości tego, że tak naprawdę przy nierozwiązywalnym konflikcie my brniemy w coś, z czego tak naprawdę nie mamy szansy nawet pomóc Ukraińcom wyjść. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to jest rysujący się właśnie konflikt między oligarchami a nacjonalistami. Proszę pamiętać o tym, że nacjonalizm ukraiński w grupach oligarchicznych jest to tylko i wyłącznie taktyka. To nie jest, proszę Państwa, jakby linia programowa docelowa, to jest czasowe rozwiązanie taktyczne mające na celu osłabianie jakby konkurencji. Nie ma na Ukrainie jakby trzeciego podmiotu, który mógłby być po prostu jakimś liberalnym, który mógłby Polska na nim postawić. I to będzie rodziło bardzo duże konsekwencje. Kolejna rzecz, proszę Państwa. Bunt społeczny na Ukrainie, który zapowiada coraz więcej polityków, łącznie z byłym prezydentem Juszczenką, zresztą kilka prób przez
środowiska nacjonalistyczne były, ale tak jak mówiłem, społeczeństwo jest tak po prostu na razie przybite, nie wierzy w nic, że po prostu nie chce po raz trzeci po prostu, żeby ich rękoma kolejna grupa doszła do władzy, bo nie widzą jakby przesłanek do tego, że coś się zmieni. Proszę Państwa, wraz z pauperyzacją społeczeństwa mamy na Ukrainie do czynienia z gigantyczną kryminalizacją. Proszę Państwa, ja tylko powiem, że przy podobnym potencjale demograficznym, jak już w tej chwili Polska ma, na Ukrainie jest 20 razy więcej morderstw i najcięższych przestępstw niż w Polsce. I wraz z masą środowisk ludności ukraińskiej do Polski przenoszą się też, po prostu przenosi się zorganizowana przestępczość. Tu w tej chwili jesteśmy w stanie, można powiedzieć, logistycznego tworzenia zaplecza, z którym będziemy mieli bardzo duże problemy w najbliższej przyszłości. To jakby umyka naszym decydentom. Proszę Państwa, dane są po prostu na Ukrainie jawne rok do roku, od 4 lat około od 50 do 70% zwiększa się liczba najcięższych przestępstw. Oczywiście mówię, że nie dotyczą one strefy tak zwanej ATO, tylko po prostu poza strefą ATO. Proszę Państwa, kolejna rzecz. To są paramilitarne oddziały, na które na Ukrainie szacuje się, że może być o 30 tysięcy ludzi z nimi związane. One w trakcie działań wojennych zostały podporządkowane częściowo Gwardii Narodowej, częściowo, można powiedzieć, jednostkom operacyjnym, ale tak naprawdę, jak się okazuje, w większości one są niekontrolowane. I ośrodki decyzyjne są poza, że tak powiem, strukturami siłowymi. Jeżeli na to nałożymy, że według oficjalnych danych, zresztą i nasz ośrodek studiów wschodnich o tym mówi i mówi o tym też przedstawiciele resortów siłowych na Ukrainie, jest ponad 3 miliony sztuk broni poza kontrolą państwa, więc to też rodzi bardzo daleko idące skutki. Kolejna rzecz, na którą się nie zwraca uwagi, a która jest gigantycznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, to są elektrownie atomowe i ich stan na Ukrainie, gdzie, proszę Państwa, jeżeli sobie nawet w Google wbijemy awarię elektrowni atomowych na Ukrainie, to prawie nie ma miesiąca, gdzie by gdzieś któregoś reaktora po prostu alarmowo nie wyłączano. Zresztą problem jest bardzo jeszcze pogłębiony przez to, że na Ukrainie w rejonie Czarnobyla Niemcy podpisały porozumienie o lokowaniu, że tak powiem, składowiska odpadów z całej Europy i w związku z tym rodzi się kolejna kwestia handlu po prostu odpadami radioaktywnymi, odpadami z elektrowni atomowych dla grup terrorystycznych w całej Europie. U nas w przestrzeni publicznej się o tym nie mówi. Sprawa jest niezwykle poważna, bo informacje, które docierają z Ukrainy, mówią o tym, że już właśnie te grupy nacjonalistyczne zaczynają handlować tym. Proszę Państwa, kwestia kolejna, już tak będę, bo już mi niedużo zostało. Proszę Państwa, kolejna kwestia to jest otwarcie wschodniego szlaku przemytniczego dla nielegalnych imigrantów. Oczywiście decyzja o tym, czy on zostanie uruchomiony, czy nie, jest decyzją polityczną w ośrodkach między innymi Bliskiego Wschodu, ale proszę pamiętać o tym, że szlak bałkański został zamknięty. W tej chwili szlak włoski został zamknięty, zamyka się szlak hiszpański i dane mówią, że pierwsze kutry przybywają w ostatnich 2 miesiącach do Rumunii. Proszę pamiętać, że z Turcji do Rumunii jest taka sama odległość jak z Turcji do Grecji, a z Turcji na Ukrainę jest znacznie bliżej niż z Libii do Włoch. Proszę Państwa, zresztą w tamtym roku Frontex złapał ponad 200 ukraińskich marynarzy, którzy trudnili się przemytem z Ukrainy. Także to jest tylko kwestia decyzji politycznej. Zresztą chcę Państwu powiedzieć, że funkcjonariusze Straży Granicznej mi mówią wprost, że ich ukraińscy koledzy mówią, że przy zarobkach 600-700 zł sami będą się zajmować przemytem po prostu na drugą stronę. Proszę Państwa,
Kolejna rzecz, separatyzmy, i to nie mówię o separatyzmach gdzieś tam, tylko separatyzmy na Zakarpaciu, Bukowinie i przede wszystkim w południowej Bezarabii, gdzie tak naprawdę, proszę Państwa, południowa Bezarabia poprzez łączność z mołdawską Gałgazją, czy prawie z Naddniestrzem, gdzie tak naprawdę tylko dwa mosty łączą ten region z Odessą, z regionem Odessy. Proszę Państwa, zaraz można powiedzieć, za plecami w Rumunii są bazy amerykańskich rakiet. Więc tutaj te separatyzmy, proszę Państwa, one bardzo ładnie, że tak powiem, się wzmacniają. Oczywiście nie mają charakteru donbaskiego, tylko mają zupełnie inny charakter, bym tak powiedział kolokwialnie, kataloński. Proszę Państwa, kwestia jest jeszcze taka, kolejna, są próby na Ukrainie przełożenia konfliktu, już panie profesorze kończę, narodowościowego na konflikt religijny, mianowicie tutaj jest bardzo duże parcie Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego na, że tak powiem, można powiedzieć, częściową delegalizację Patriarchatu Moskiewskiego. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że 1/4 żołnierzy w ukraińskich siłach zbrojnych, tak można szacować, to są wyznawcy Patriarchatu Moskiewskiego, ten konflikt może być przełożony na zupełnie inny obszar, a konflikty religijne, proszę Państwa, będą generować jeszcze większe zagrożenia. Proszę Państwa, już o kwestiach, że tak powiem, taktycznego wyciszenia kwestii roszczeń terytorialnych nacjonalistów ukraińskich. Tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, że poza Słowacją dzisiaj państwo ukraińskie jest w konflikcie ze wszystkimi sąsiadami i te konflikty mają coraz ostrzejsze oblicze. I proszę też pamiętać o tym, że tutaj jest jakby sprawa otwarta mniejszości ukraińskiej w Polsce, gdzie tak naprawdę państwo polskie w ogóle nie ma polityki w stosunku do mniejszości, czy będziemy dążyć do asymilacji tych, którzy chcą tutaj zostać, czy też pozostawimy te decyzje tak jak na przykład we Wrocławiu czy w Poznaniu, gdzie tak naprawdę prezydenci, że tak powiem, prowadzą działania na rzecz upodmiotowienia Ukraińców w Polsce poprzez stworzenie szkół mniejszości dla nowo przybyłych Ukraińców ze wschodu. I tutaj też proszę pamiętać, że koncentracja mniejszości tych emigrantów ekonomicznych z Ukrainy na ziemiach zachodnich po prostu może mieć daleko idące konsekwencje w przyszłości w polityce polskiej na tych ziemiach. Mówię tutaj o działaniu wywiadu niemieckiego, który bardzo ładnie rozgrywa pewne kwestie na tych obszarach. To jest jakby inne zagadnienie. Proszę Państwa, mój czas już się jakby wyczerpał. Ja tylko zasygnalizowałem parę istotnych problemów dla bezpieczeństwa Polski, o których tak naprawdę się nie mówi. Ta paleta jest znacznie szersza. Dziękuję bardzo. Ukraina, podobny, można powiedzieć, do planu Balcerowicza, szokowy program ekonomiczny, reform, narzucony przez tych, którzy udzielają pomocy, czyli przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zdaniem Pana, co jest główną przyczyną właśnie pogorszenia tej sytuacji gospodarczej? Przede wszystkim kwestia sprzedaży, wymiany ze Wschodem. Bo ukraińskiego przemysłu, ukraiński przemysł poza rolnictwem, gdzie zwiększa się, bo tak naprawdę przed kryzysem 1/4 całego eksportu Ukrainy to było rolnictwo. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę mimo tej retoryki w 2016 roku największa wymiana handlowa Ukrainy to była z Rosją 10%. Największe inwestycje były rosyjskie i też Rosji Ukraina sprzedała za 200 milionów dolarów części uzbrojenia. Także można mówić o takiej teoretycznej, proszę Państwa, wojnie. Tak naprawdę to proszę zwrócić uwagę, że wydawanie 4-5% PKB na armię, Ukraińcy zwiększyli armię do 250 tysięcy. I tak naprawdę ta armia nie jest wykorzystana, bo nie ma decyzji politycznej na jej wykorzystanie. Ta armia przejada
nie modernizuje się, tylko przejada. I Rosjanie bardzo dobrze wiedzą, że Ukrainie nie stać na utrzymanie takiej armii. Co w konsekwencji za 2-3 lata będzie miało gigantyczne konsekwencje też dla sił zbrojnych ukraińskich, ponieważ tam koszty osobowe tak naprawdę wszystko przejadają. Także tu jest zagadnienie no, bardzo duże, ale ja tylko chciałem podkreślić, że gdyby zakładać, że PKB Ukrainy będzie wzrastać 2%, co jest raczej niemożliwe, to Ukraina gdzieś za 2025 roku osiągnie poziom z 2013 roku. Proszę Państwa, skala pauperyzacji jest, ja tylko powiem, że od 2013 roku ponad 600% wzrósł ceny gazu, ciepła woda i prąd około 300%. Kiedy tak naprawdę realnie siła nabywcza co najmniej 40% spadła ludności. Tam, proszę Państwa, sytuacja gospodarcza przeciętnych rodzin jest absolutnie rozpaczliwa. O ile się nie mylę, z 4000 dolarów na 2000 spadło na osobę. To w krajach Afryki Środkowej po prostu nie mamy do czynienia z takim poziomem dochodów. Także Ukraina, powiem już na koniec, proszę Państwa, będzie bardzo dużym destabilizatorem przez lata i ja to wielokrotnie podkreślałem, że gra tak naprawdę toczy się o środkową Ukrainę i wpływy, bo Rosja już dawno zrezygnowała z chęci przejęcia wpływów w zachodniej Ukrainie. Dla Zachodu wschodnia Ukraina jest nieosiągalna, gra się toczy o wpływy w środkowej Ukrainie i nikt z tego łatwo nie zrezygnuje. Dziękuję. Kolejny przechodzimy do skali makro.